Oj, poszło. Ale to trzeba się wtedy... Strzykanych tak z 8 mi się przetkało. Takie grube, a nie cienka pyda. Dzień dobry wszystkim. Po raz 2567. Daktylowiec kanaryjski. Coś wam pokażę. Jak uprawiacie w kastrach, jak ja, to jest 90-litrowa, nie? I zostawicie, tak wiecie, w jednym miejscu, powiedzmy od marca, kwietnia, tak o, na ziemi, nie? To potem, jak są dziury na dole wywiercone, możecie sobie poszarpać. No, tak się wróz. Teraz wam pokażę, jak go wyrwę. Wyobraźcie sobie, że ja go kiedyś dostałem od pani sołtys od nas i był bardzo mega wyciągnięty, bo z 20 parę lat był w pokoju takim niezajasnym. Był mega, mega dość wyciągnięty. No to dolne liście, no okej. Coś tu się stało, ale nowe, piękne, wszystko u góry jest, tak? I zobaczcie, jak doprowadziłem piękną, grubą dupkę. Większość z was, kto na przykład pierwszy raz tu wpadnie i zobaczy tą palmę, to jest w szoku, że większość w domu trzyma i podwiązujecie je na sznurki i tak dalej. Nie, 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 to nie tędy droga. Tę palmę się trzyma jak najdłużej na dworze, powiedzmy, że do minus 4-5 tam można ją jeszcze trzymać. Nic jej się nie powinno stać i potem trzeba byłoby schować. Ja tak myślę, dopiero w grudniu ją do piwnicy chowam. Ostatecznie to jeszcze podwiązuję te liście, no te suche, to poobcinam na wiosnę. I tyle. Zobaczcie, jak było dawkowane. Dawane trawą skoszoną. No i przy okazji też trzymało wilgoć. No dobra, trzeba ją trochę zruszyć, bo chciałbym ją troszkę bliżej domu dać. Zaraz wam pokażę, jak to się robi, kurde. Czemu nie w gruncie? No bo mam trochę karpusa do podgrzewania. Także... No jeszcze jej nie będę sadził po prostu, no. Może kiedyś przyjdzie czas na to, to wskoczy do gruntu. Na wiosnę będę chciał wyjąć ją... O! Wyjąć ją z tego. No, korzenie właśnie obcinam. Z tej kastry. Zobaczyć właśnie, ile ma korzeni już w tym. No. Ile już korzeni jest po prostu. Korzeni w tym. O, widzicie ta? Ale wam tu z bliska pokażę. Misja, kurde, palma. O, widzicie, jak to ładnie idzie sobie w gruncik. O, taka situation. Myślałem, że mikrofon rozłączyłem. Zawsze mi plącze się ten kabel. Co robię z korzenkami? Po prostu je obcinam. Może to... Nie, no stalewiak. Tak być nie może. Idę po sekator. Czekajcie chwilę. Oj, poszło. Dobra. Poobcinam po prostu maczetą to. O. Nie będę tam jakieś kalectwo robił z tego. O. Co rok, tak powiem wam, się wrasta i nic się nie dzieje. Na pewno by dużo lepiej rosło, jak już byłaby w gruncie, ale to trzeba się wtedy zabawić w dogrzewanie palmy. I przypominam, jeśli trzymacie to w domu, w życiu wam ta palma nie będzie dobrze rosła, nie zrobi się z niej taki ładny pieniek, bo będzie coraz chudszy, bo będzie szukać światła, szczególnie zimą. I szkoda, że cały czas jeszcze osoby uprawiają w domu, bardzo duża liczba osób. A wystarczy po prostu, jak już macie w pojemnikach, wziąć taką palmę sobie, idziemy po ten, po wózek, wziąć taką palmę do tego, do chłodnego pomieszczenia, tam nie wiem, do 10 stopni może być, ograniczyć podlewanie, to spokojnie sobie da radę i tyle. I w ten sposób sobie przezimujecie, potem wystawiacie, jak już tam minus 5, więcej nie ma. I po kłopocie. Zaraz podwieziemy trochę moim sprytnym wózkiem. Słuchajcie, w ogóle jaja z tym wózkiem, bo w prawym kole jest kapeć, duża dziura w miarę. Nalałem mleka z strzykawek, tak z 8. I się przytkało. Już tak, kurde, z miesiąc czasu. Jak zeszło, to podpompowałem. I jak się ustawiło, wiecie, leciało, mleko tryskało i się zatykało. Nie wiem, jakiś taki patent sprytny. Ale działa.
przetestowane, więc nie musiałem kleić dziury czy tam koła wymieniać. Czekajcie. O, widzi ta malutką teraz tutaj na wózeczek. O. Najgorzej to kurde w nosa. Najgorzej to potem z piwnicy przytachać z powrotem. Przez te trochę wąskie tam te wejście zrobiłem, rozumiecie? Lipa jest. No ale damy radę. O. O. Trzeba z bliska pokazać wam, jak wygląda, kurczę. Mnie to bardziej interesuje tutaj, że to tak fajnie wygląda. O, to, że już jest takie, wiecie, no kozackie, grube, a nie cienka pyda. No, to jakieś liście z pałowni się powpierdzielały i tak dalej, no. A w środku, zobaczcie, jaka piękna. Tutaj jest wszystko luks. Zawsze po zimie trochę gorzej wygląda, no, ale spoko. Krystalon, nie krystalon, tylko Mila Jara też w granulacie szła. Plus właśnie trawa skoszona w kółko. Zrobiła się taka ściółka. I tyle, no. Dobra, zawiozę to pod dom. I jak będzie jakiś większy przymrozek, to wtedy już się schowa do piwnicy, gdzie nie trzeba w ogóle takiej palmy doświetlać, nic z tych rzeczy. Nic się nie dzieje, po prostu naczeka te 3 miesiące. Jak mega, mega przeschnie, wtedy podlać. Tylko też nie do przesady, żeby wam nie uschła. I nie trzymać w domu. Znaczy, można trzymać w domu, ale zróbcie takie pomieszczenie do może 15 stopni, nawet trochę mniej. Z wietrzeniem, okno otwarte czy coś. I nic się jej nie stanie, uwierzcie. Nie trzeba doświetlać. Dobra, trzymaj to się. I na razicho. Jeszcze schowam kaktusy. Zobaczcie, jakie bydlaki.